Słabo mi się zrobiło, aż musiałem sobie usiąść trochę i odpocząć i przysiąść. Po prostu dzisiejszy cruising z Baldwinem, proszę Państwa, ten samochód, który dostałem do dyspozycji, po prostu mnie osłabił. Osłabił mnie do tego stopnia, że aż nie wiem, czy dam radę dociągnąć do końca, ale się postaram. Proszę Państwa, znowu dzisiaj podróżujemy w ramiona koncernu General Motors, jak twierdzą złośliwi, General Malfunction, czyli właściwie wszystko nie działa. No i tak jest trochę dzisiaj, z dzisiejszym naszym bohaterem. Dzisiaj Opel Vectra, 1997 rok, kupiony, proszę Państwa, w Berlinie 10 lat temu za 500, nie wiem czego, dolarów, funtów czy euro od Araba w Berlinie na placu. Do dzisiaj ten samochód jeździ, funkcjonuje w Legnicy, a właściwie pod Legnicą. Właściwie teraz też pytanie dobre, właściwie nie do mnie, bo ja nie jestem właścicielem tego samochodu. Co w tym samochodzie jest działające i prawidłowo funkcjonujące? Przemieszcza się, ruszać. Zacznijmy od tyłu. Zobaczcie, jaki bagażnik. Bagażnik jest ogromny. Można zmieścić tutaj mnóstwo różnych rzeczy. Kryje on sobie koło zapasowe i kryje sobie też dziwną, bliżej nieznaną mi koszulkę. Jest całkowicie mokrą. Nie moją. Samochód ma zamontowaną instalację gazową, jednakże od wielu lat już na gazie nie jeździ, bo gaz nie funkcjonuje. No nie ma się co dziwić. Zwróćcie uwagę na charakterystyczne przegnicia i skreplającą się wodę w bagażniku. Te przegnicia spowodowane są najpewniej brakiem odpływu. Samochód trapi korozja, ale nie jest jeszcze tak źle, jak przejdziemy dalej. Samochody często, gdy stoją długo w jednym miejscu, znajdują się na nich różne liście, które zbierają wilgoć, zatrzymują wodę, no i w konsekwencji powodują korozję. Jest też hak. Samochód jest dosyć miękki, zobaczcie. Można się nim pobujać i wszystko działa. Proszę Państwa, kolor srebrny, jakże uroczy, zawsze sprzedawalny, w tym wypadku chyba nie za bardzo. Warto zwrócić uwagę, progi i linia tego samochodu, jakże modna, jakże interesująca i podobna do Astry, którą już mieliśmy, to wyprofilowanie, uszczelek, proszę Państwa, to musiało napawać o mokre sny posiadaczy polonezów, dużych Fiatów i innych wynalazków w tamtym okresie. Podejdźmy może tutaj troszeczkę bliżej do silnika. Proszę Państwa, to jest motor 1.6 benzynka z nieistniejącym gazem. Co my tu mamy? Ogólnie silnik jak silnik. Jakieś wycieki tutaj obserwuję. Jak uda nam się ten samochód uruchomić, posłuchajcie Państwo jakichś dziwnych odgłosów, które dobiegają z tego silnika. Jednakże samochód się przemieszcza. Odpycha, postaram się nim też trochę pojeździć. Nie wiem, mój stosunek do Opla i do ogólnie koncernu General Motors jest jawnie niechętny. Nie zmieni tego nic oferowanie mi łapówek, drogich samochodów, kokainy i innych używek. Koncernie General Motors musisz się jeszcze bardziej postarać. Na pewno bardziej niż produkowanie tego typu pojazdów. Z tego, co mówił mi właściciel tego samochodu, proszę Państwa, były do niego włamania i próbowano go nieraz kraść. Co bardzo mnie to zaskakuje, bo problemem chyba byłoby w ogóle sprzedanie tego samochodu. O, tutaj widzimy interesujący patent, który uniemożliwia skradzenie lusterka. Dwa blachowkręty, o cholera, pilnują tego bardzo mocno. Tutaj, proszę Państwa, Trim Line. Nie wiadomo, cokolwiek to znaczy. Trim Line, jakaś wersja Opla z takim tym. To chyba coś tak jakby M3 BMW, tak jakby naśladowane. No dobrze, wpuszczam do środka operatora. Mamy też, zobaczcie, szyber dacho. Jakieś dziwne takie tego. No dobra. Włącz silnik. Włączę silnik. Przeżyjemy wówczas horror. Zobaczycie, proszę Państwa, odgłosy, które przywołują trochę ptaki Hitchcocka, tego typu kwi, 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 albo jeszcze nawet gorzej, prawda? Uwaga, zaczyna się. A nie słychać teraz tego, prawda? Tak bardzo mocno. Słychać. Słychać? Coś, proszę Państwa, napierdzi. Jak w
dzieje. O, zobaczcie, Adam Opel. To nie jest ten słynny Adam Opel, którego teraz sprzedaje się za ciężkie pieniądze. To jest inny Adam i inny Opel. No ogólnie wygląda to smutno. Postaramy się trochę przejechać tym samochodzikiem. O, proszę, to tutaj interesująco dorobiony uchwycik. Trzyma. A samochody, które mają tyle lat, ten samochód ma lat 19, mają już bardzo dużo różnych historycznych patentów. Różni właściciele wykonywali już różne w nich modyfikacje. Dobrze, wsiadaj do środka. Ja też zasiądę. Będziemy je to. Oj, uwaga, wmontowuje się do Opla. Oj. Oj, tak, hamulec ręczny zwolnimy. Samochód posiada immobilizer, specjalny taki czujnik, który trzeba ułożyć z drugiej strony stacji. Bez tego odpalić się go nie uda. Włączamy światła. Pokrętło po lewej stronie. Zwróćcie uwagę na licznik. Na konsolę jest bardzo podobna do tej, którą mieliśmy w Astrze. Mieszak już wytarty. Zwraca uwagę, że samochód ma już przebieg 231 tysięcy. No jest to chyba nawet oryginalny przebieg. Zwróćcie uwagę tutaj na popielniczkę. Popielniczka nigdy nie używana. Tutaj święty Andreas, przepraszam, święty Krzysztof, patron podróżnych, pilnuje, żeby droga właścicielce się, czy właścicielowi, szeroko się zapalniczka nigdy nie używana. Ale czy działa? Zobaczymy. 13.03, poprawna godzina. Radio. Samochód jest dosyć obszerny. Mam wrażenie, że jest troszkę więcej miejsca niż w Astrze, ale dosłownie minimalnie. Postaram się znaleźć do następnego, czy do któregoś z kolejnych cruisingów może Omegę. No to już będzie wyzwanie. O, działa, grzeje. Nie będę dotykał do języka, bo mogłoby to się skończyć bardzo widowiskowo, co prawda. O Jezu, samochód ledwo co odpycha się od drogi i jedzie bardzo, bardzo ospale. I wciąż coś sztuka. Jak to w ogóle... No, trzeba jechać, proszę Państwa, trzeba jechać, trzeba robić tak zwany dystans. Jesteśmy w przylegnickim schronisku dla zwierząt, gdzie wiele różnych zwierzątek czeka na Państwa przychylną opiekę. Tutaj można przyjść, podarować karmę, podarować różne inne rzeczy przydatne zwierzętom, ale przede wszystkim także zaopiekować się jakimś pieskiem czy kotem. Jest ich tutaj cała masa. Proszę Państwa, tutaj trwa szkolenie przyszłej kierowniczki, czyli kierowcy, ruszanie pod górę, bo mamy tutaj właśnie taką specyficzną górkę, która wykorzystywana jest na kursach na prawo jazdy, gdzie może oporni albo mniej oporni kursanci szkolą swoje umiejętności w prowadzeniu pojazdów. A my podążamy Oplem Vectrą, która, o Jezu, coś po prostu ciągnę ze sobą jakąś grzechotkę. Nie wiem, czy dochodzi ten dźwięk, ale za każdym razem coś, to nie z góry, to z dołu. To z dołu coś po prostu grzechocze. Mam teraz pomysł, pojedziemy, proszę Państwa, do legnickich garaży, tam gdzie powstają najwspanialsze projekty, tam gdzie też marka Skoda ma swój dom, tam no po prostu jest to jedno z najciekawszych miejsc w Legnicy. Ja nie sądzę, żeby tam się odbywały jakieś wycieczki chcący odwiedzić te wspaniałe miejsce, ale przejedziemy się kawałek tak w tamtą stronę. Pojedziemy, proszę Państwa, teraz Laskiem Złotoryjskim. Tutaj po lewej stronie jest słynny szpital radziecki, który jest opuszczony, który takim postapokaliptycznym swoim widokiem często przywołuje różnych eksploratorów dziwnych, tajemniczych miejsc. Szpital oficjalnie zamknięty, ale podobno za drobną opłatę można go sobie pozwiedzać. Dobrze, proszę Państwa, o, proszę, porzucona przyczepa, jakże piękny widok, polo po prawej stronie, na rejestracjach z powiatu legnickiego, a my skradamy się powolutku, nieśpiesznie do głównej ulicy, chcąc, powiedzmy, przekroczyć oś jezdni, przedostać się na przeciwległy pas. Dobra, dobra. Bateria się świeci.
Bateria się świeci. No to niedobrze, niedobrze. W takim razie musimy szybko dokończyć jeszcze wrażenie z Astry. Wektry jazdy, bo może za chwilę nam się bateria skończy, a nie chciałbym go powtarzać. No niestety, stoimy, przyjedzie jeszcze ten samochód, to wtedy my ruszamy. Może dotrzemy jeszcze do garażu. Proszę Państwa, Wektrą jeździ się koszmarnie. Sprzęgło, długie, łapiące nie wiadomo gdzie. Skok po prostu potężny. Samochód mulisty, potwornie. Dosyć ciężki, duży i wciąż coś grzechocze. Nie wiemy, czy zaraz coś nam koło odpadnie, czy co się stanie. Właściciel, który użyczył mi, za co bardzo dziękuję, ten samochód do testów, powiedział: jedź, ja tym jeżdżę, ja się niczym nie martwię, to się ty też nie martw. Nic się nie stanie. No to, proszę Państwa, no to jeżdżę, wyzwania to są właśnie takie, że trzeba po prostu jeździć czym się da. Przejeżdżamy przez tajemniczy i magiczny lasek złotoryjski. Może kiedyś go poeksplorujemy. Zaraz tutaj skręcamy w prawo i zobaczymy, co się wydarzy. O, komuś tutaj miska olejowa chyba strzeliła. Dobra. Proszę Państwa, samochód wchodzi na dziwne obroty, otrzymuje dziwne wibracje. Jakieś lęki po prostu mi się pojawiają w podróżowaniu Oplem. Ja nie wiem, czy to się nie nabawiłem jakiejś traumy po prostu. No i tutaj na kosteczce i ten dziwny odgłos. Słyszysz to? Co to może być? Nie wiem. Napawa mnie to po prostu ogromnym lękiem. Proszę Państwa, zobaczcie, jaka jest piękna, złota, polska, legnicka, dolnośląska jesień. Brak słów po prostu, jak bardzo pięknie to wygląda. Proszę Państwa, Ople to samochody traumatyczne. Oferują doznania jedyne w swoim rodzaju. Lęki, horrory, moczenia nocne, inne atrakcje, myślę, że są udziałem posiadaczy Opli. Ja jestem nawet pełen trochę podziwu, bo przez wszystkich tak wyśmiewane, naigrywane się Skody nagle wypadają wcale nie tak źle na tle Opli. Testowaliśmy Opla Astra, który mimo trochę swojej bardziej kompaktowości, wydaje mi się, że był chyba jednak w trochę lepszym stanie. Ten samochód optycznie nie wygląda tak źle, ale myślę, że technicznie bardzo dużo można mu zarzucić. O, za nami jest policja, proszę Państwa, więc może doczekamy się, że za chwilę będziemy kontrolowani, a może po prostu rzuceni na glebę. Wszystko się może zdarzyć. Ja naprawdę sam nie wiem, musiałbym teraz tutaj chyba przepuścić autobus, ale autobus nie wykazuje jakby chęci na wyruszenie. My skręcamy w prawo, dokonujemy objazdu do tak zwanej obwodnicy i tutaj, tak, tutaj, a właśnie nie w lewo, tylko w prawo, tak? Policja też za nami podróżuje, dobrze. Ojej, nie dość, że rozryte, jeszcze jacyś panowie tutaj wędrują, dobrze. No Opel po prostu pod górę, przemieszcza się, no przeraźliwie, nie wiadomo, właściwie, no jest strach, co będzie, proszę Państwa, czy dożyjemy do końca podróży, czasem dziwny odgłos, jakby się gubiło nerkę, znika, a czasem się pojawia, trudno powiedzieć, co jest przyczyną. Kolejna trauma, kolejny samochód, proszę Państwa. Ileż to poświęceń trzeba dokonać, żeby po prostu za każdym razem po prostu jakimś kolejnym gruzem, kolejnym strasznym samochodem się przejechać. I wszystko dla Państwa w imię tak naprawdę cruisingu. O Jezu! No tak, zawieszenie, prawda, jest bardzo ciekawe, bardzo fajne. Dobra, udało się. Uwaga, wyłączam. Dobra, będziemy się żegnać. Słuchajcie, Opel Vectra.